Gospodarcze skutki pandemii odczuły wszystkie branże, ale można odnieść wrażenie, że nieruchomości zachowują się wyjątkowo stabilnie. Czy to prawda? Nie zaobserwowaliśmy my, ani nikt kogo znam, ani media, to też nie podają sytuacji, że w jakiś sposób koronawirus wpłynął na ceny nieruchomości. Tego na razie nie widać. Pierwszy kwartał, pomimo tego, że epidemia koronawirusa już w końcówce pierwszego kwartału była, ale cykl jakby sprzedaży nieruchomości to nie jest coś takiego, że się wchodzi do sklepu, kupuje i wychodzi. To jest zawsze jakiś proces, tam miesiąc, dwa, trzy, załatwienie kredytu. Więc tak naprawdę pierwszy kwartał w ogóle jeszcze nie odczuł w branży nieruchomościowej koronawirusa w ogóle.